Hej, siema z tej strony Salman i zanim przejdziemy do odcinka, odcinek jest oczywiście z Pączkowskim, ale zanim do niego przejdziemy, mam dla was ważne info. Słuchajcie, o tym mówiłem ostatnio na live'ie. Otóż, LSPDFR ma niedługo dostać update, update 0.4, o ile się nie mylę, gdzie będzie dosyć zaawansowana możliwość kreacji swojej postaci, etc., etc. I ten update w końcu mnie motywuje, żeby zrobić coś porządnego. I będzie program fabularny LSPD. Tak jakby osobny sezon prowadzony równolegle z tym. Czyli będą takie pierdołowate odcinki trwające po 10 minut. Ale też będzie serial taki porządny, fabularny. I o co chodzi z tym wstępem? Chciałbym wam na przykład pokazać, jakby miało wyglądać w tym programie dialogi. Ponieważ to jest dla mnie zawsze największa bolączka, jak to ująć. I by to na przykład wyglądało tak. Tutaj sobie jest taka pani. Robimy na przykład jakieś ładne zbliżenie na tą panią. Oj, tutaj mi gra nie pozwala. Ale na przykład takie zbliżenie na tą panią. I ja w tym momencie, kiedy pani coś powie, no i wstawię tam kompletny klamot, byleby coś tam było, że niby bla 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 bla. I ja wtedy podkładam dubbing, boże, przepraszam, lektor. By to wyglądało mniej więcej tak. Och, dzień dobry, panie policjancie. A wtedy na przykład Ponczuś by odpowiadał coś takiego. Dzień dobry, dobra obywatelko stanu San Andreas. I tak by był prowadzony po prostu ten serial. On byłby oczywiście robiony w Rockstar Editorze, czyli bym nagrywał go tam, wiecie, rozpocznie nagrywanie i było ładnie montował. Więc trochę by to trwało, ale jednak mimo wszystko uważam, że robiąc takie w miarę dialogi, to znaczy jak z lektorem, plus dodając trochę takiej, bym powiedział, kinematografii do tego, to by mogło wyjść naprawdę bardzo fajnie i bardzo ładnie. Dajcie znać o tym, co sądzicie w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o tym. O, bo tak trochę przełożyłem to wszystko. Język mi się jeszcze plącze, dopiero zaczynam nagrywać. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym. Pomyślcie, jak wam się podoba, jak wam się widzą, a raczej słyszą te dialogi. Czy macie jakieś inne pomysły? Od razu powiem z góry, że pomysł, żeby brać od was głosy wszystkich, to jest bardzo, 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 bardzo zły pomysł, ponieważ zamiast miesiąca jeden odcinek mógłbym postawiać nawet pół roku. Także byłoby ciężko. Dobra, także bez zbędnego pierdzielenia, piszcie i przechodzimy do odcinka. Dobry wieczór, tutaj oficer Pączkowski i witam was w kolejnym dniu mojej super służby. Tutaj się daje na dzień dobry, że jestem. Tutaj już tam Salman się wygadał, także no dostałem rolę, więc jestem teraz aktorem. No, i wypaliłem cygaro nawet. No, także jestem już aktorem. Będę sławny. Wy będziecie mnie oglądać, a ja będę mieć za to pieniądze. Także tyle chyba w temacie. No ale dobra. Dobra, Pączkowski, przyjąłem. Kuźwa, człowiek zostaje aktorem i musi jeść takich pierdół kompletnych. No ale co poradzić, no? Na razie nie płacą, więc na razie trzeba pojeździć trochę po mieście. Popilnować trochę. Dopiero potem się... No kuźwa, jak jeździsz, pacanie? Dopiero potem mogę myśleć o wydawaniu pieniędzy. Także wszystko w swoim czasie. No. Także dajcie znać, co sądzicie o tym, że będę mieć rolę, że będę aktorem i w ogóle, bo to ja myślę, że jest fajna sprawa, bo ja lubię się wykazywać. Ziomek, o co chodzi? Nie ma... Dobra. Nie ma ubezpieczenia. Ja go tutaj przypilnuję. Wystaw mu mandacik, ja go tutaj przypilnuję. Gracias. No, widzisz, podziękował, a ty co? Coś taki, kurde, buła był. Już może być. Super. Normalnie, ale cioty przyjmuję do tej policji. Weź już jedź, bo się po prostu ośmieszasz, co? Dobra, Pączkowski ogarnął tą fajtułapę, która nie potrafiła nawet zostawić mandatu, sama by się bała. Dobra, kradzież benzynki, no... Skomplikowane to raczej nie będzie, zobaczymy. Przynajmniej taką mam nadzieję, no bo nie chce mi się jeździć po mieście, szukać kto ukradł benzynę. Co ja jestem? Armia? No nie! To armia szuka ropy. Ja szukam... miłości w życiu.
A tak naprawdę to szukam przestępców, żeby mieć premię i potem jechać do domu, obejrzeć telewizję z żoną i w ogóle, i w ogóle. Siemanko. Oficer Pączkowski, w czym ci pomóc, dobry człowieku? Dobra, no tak, tak. Dobra, pokaż, co mają twoje kamerki. O, jaki ładny! Bardzo ładny. Dobra, w którą stronę się zmyło? Tam gdzieś, dobra, dzięki. I jadę. Dobra, wyjadę na spokojnie. Dobra, narka! To powinno być w miarę szybkie w sumie. Na wiadukcie jest, o nie. To ja tam nie wjadę, nie ma szans. No, ale mogę jechać tak, jak mapa prowadzi, tak, mapa. Nawigacja, o. To jest aplikacja mapa w sumie, ale ma nawigację, dobra. No właśnie, no tu muszę jechać, tak czy siak. Więc zaraz dogonimy tutaj pryszka. Tutaj. No i jedziemy autostradą. Dobra, no tu już powinno być bardzo elegancko, szybciutko. Bez strachu. A, jeździ autostradami, także go złapiemy raz, dwa. Bo to widzę, do najmądrzejszych nie należy, ponieważ no, jakby był mądry, to by pojechał gdzieś tam szybko na wieś, a nie autostradą uciekać. Boże, co za głupota. Gdzie tu mogę max prędkość wyciągnąć z mojej maszyny? Szanuję. Za chociaż próbę. Ale ogólnie to gardzę. Chutło. O. Dobra, teraz nie wiem, gdzie pojechał. Zawrócił. No i super. Już reflektorka jednego nie mam przez takiego pajaca. Super. Po prostu super. Hamować! Hamuj, kuźwa! No. Prawidłowo. Jak jedzie policja na sygnale, to się hamuje albo zjeżdża z drogi. No nie, kombinują. Gałgany. Dobra, także szybko dogonimy tutaj cepa. Aresztujemy go. A raczej zastrzelimy. Bo zajął mi już za dużo czasu. Definitywnie za dużo czasu mi zajął dzisiaj. Więc ja nie widzę innej opcji jak śmierć. To jest bardzo ładna reklama. Dobra, z drogi wszyscy, jedzie oficer Pączkowski. Jadę sprzątnąć idiotę, który mi zajął tak dużo czasu dzisiaj antenowego, że to jest masakra. No i zobaczcie właśnie, dlatego gram w serialu. Powiedzcie mi, czy w ciągu takich 10 minut ja dam radę się wykazać? No nie bardzo. Nie zagram dobrze. Nie ubiorę żadnego make-upu ani nic. A tak, to się wykaże i to bardzo. Jest, widzę go. Stop. A to kobieta, to tym bardziej można. A jeszcze ciemna, to już w ogóle. Wow, wow. Ścieku ciemne. Oj! Nie! A, udało ci się. Dobra, Pączkowski, szybka akcja ogarnięta. Co dalej? Halo. Nie! Kuźwa, nie! O! Napad na sklep z alkoholem. Na kod 2. Jedźmy tak po cichu jak coś. Bo naprawdę, ta babka ma super drogi samochód, nie zapłaciła, a że jest jeszcze kobietą, to powinna zapłacić. W końcu równouprawnienie jest, a nie. Ja musiałem ją gonić, pół mojego czasu antenowego. No i co, i dupa. I dupa, i tak się traci talenty. Dlatego będzie serial. Ja chcę pokazać mój talent, chcę wam pokazać, że umiem grać, że mam talent. Co, że nie mam prawa autorskie? Dobra. Dobra, pani nie stąd ucieka lepiej. Jeden leży. Ktoś jeszcze?
O, w dupę. Ale ty żyjesz, nie? Halo. Weź se jaj nie rób, co? Dobra, nieważne. O! Attention, this is dispatch. We are code 4. No further use required. No i będzie na później na fajeczki. Dla pewności w takim razie. Dobra. Oficer Poczkowski, no ukradli pieniądze, jeden uciekł, także nie wiem gdzie są pieniądze, no niestety. Oho. Jakiś pajac z motocyklem ucieka. To się zaraz zdziwi. Oj, jak się motocyklista zdziwi, ojej. Jacy oni są głupi, że oni na motocyklach uciekają. Super. Ulica! Tu się jeździ. Dobra, koleżko. Dobra, robota, stary. Zakuj go teraz. Piękna akcja, szybka, zgrabna. Tak ja mogę codziennie pracować. Jaki fajny samochód. Dobra, dzięki. Pączkowski, to była bardzo szybka akcja, bardzo szybka. Dzięki. Oho. Dobra, jedziemy. Znowu jakiś sklep alkoholem okradają. Może tym razem użyję pistoletu. Ulica! Nie mi upaćkał maskę. O Jezu, ja upaćkał maskę. Ajajaj. No trudno. To tutaj? Tak. Ludzie, proszę. Lepiej stąd idźcie. To nie tutaj. Czy tutaj? Aha, że cię tutaj ktoś okrada, tak? Jest, jeszcze coś poważnego. Co jest? Chciała coś ukraść, tak? A, znany klient, tak? Aha, została zbanowana. Dobra. Proszę pani. Głupia babo, okradłaś sklep i jeszcze marudzisz. Tak traktujemy idiotki w tym mieście. Dajesz, tak, dobry poczuć. To jest. Uj. Sorry, mordo. Wiesz co, dobra, posprzątaj tutaj te ścierwo, bo to jest naprawdę gorszy sort człowieka. A ja spadam, nie? Dzięki. Dobra. Dzięki, nie ma sprawy, nie? Czy to jest mój radiowóz? Co ty, śmieciu, robisz? Żeby policjantowi, kuźwa, radiowóz kraść, tak? Radiowóz! I to jeszcze takiemu, który na wezwanie odpowiada. Ała! Żeby policjanta, który wymierza sprawiedliwość, przejeżdżać, tak? Sprawiedliwość! Nie ty, sorry. Ty nie byłeś w planie. Waleni ludzie. Nienawidzę ludzi. Śmierć ludziom.